czwartek 29 września o godzinie 16 rozpoczną się obrady Rady Miasta. Jednym z punktów zaplanowanych w porządku sesji jest m.in. uchwała dotycząca zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Miejskiej. Jak wiemy, placówka zostanie przeniesiona do powstającej przy ulicy Wojska Polskiego Mediateki. Według projektu uchwały biblioteka w nowym miejscu miałaby zacząć działać od kwietnia przyszłego roku. Ponadto radni zajmą się wnioskiem Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 13 o nadanie placówce imienia Juliana Tuwima. Najprawdopodobniej przyjęty zostanie także projekt uchwały dotyczący wydłużenia okresu powierzenia Puławskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz promocji gminy. Zgodnie z poprzednią uchwałą ten okres obowiązywał do 2026 roku, teraz ma zostać wydłużony do 2037. Ponadto radni pochylą się nad miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. Z pewnością nie zabraknie interpelacji i zapytań radnych skierowanych do prezydenta Puław, który z kolei przedstawi informacje o swojej działalności od ostatniej sesji. Transmisja na żywo oraz nagranie całej sesji będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisu esesja.tv. Możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?